Natalia Nykiel w Radiu Z. Cześć Natalia. Cześć. Bardzo miło mi Ciebie gościć po dłuższej nieobecności, ale to będzie powrót, o muzyce pogadamy za chwilę. Mimo wszystko mamy jeszcze początek tego nowego roku, 2022, ale muszę Ci powiedzieć, że jestem zaskoczona, bo Ty na swoim Instagramie powiedziałaś, że ten poprzedni, 2021, to był dla Ciebie dobry rok. Jesteś chyba jedną z niewielu osób, która otwarcie mówi, że to był całkiem fajny rok. Co takiego fajnego się wydarzyło? Kurczę, wiesz co, ja bardzo doceniam wszystkie, powiedzmy, kłody, które zostały nam rzucone pod nogi w ostatnich 2 latach i bardzo to doceniłam właśnie w tamtym roku, bo zaczęłam jakby widzieć dobre rzeczy, które one dały, których się nauczyłam, które dały właśnie tak mi personalnie i prywatnie. I mimo tego, że praktycznie nie graliśmy koncertów, dosłownie jakby kilka i jakby mało się rzeczy tak działo muzycznie, to uważam, że taki był w ogóle oczyszczający bardzo ten rok dla mnie, więc jestem w ogóle bardzo podekscytowana teraz na 2022. Ale też trochę pojeździłaś. Trochę pojeździłam, tak. Starałam się wykorzystać ten swój czas na to, co lubię najbardziej, czyli na podróże, na sport, na spotkanie z przyjaciółmi i takie w ogóle przebywanie w naturze, bo to mi daje jakąś taką właśnie największą zajawkę. A czy te podróże trochę muzycznie też dały Ci jakieś inspiracji? Na pewno tak. Ja w ogóle jadąc gdzieś za granicę bardzo, przynajmniej ostatnio tak mam, że staram się wybierać jednak kraje hiszpańskojęzyczne, żeby móc sobie trochę pogadać, bo też bardzo mocno w tamtym roku skupiłam się właśnie na języku hiszpańskim, żeby w ogóle zrobić certyfikat na poziomie B2, więc to był taki mój goal tamtego roku i udało mi się go spełnić. I jak najbardziej jakby muzyka w ogóle z tego kręgu bardzo mnie od jakiegoś czasu inspiruje. No, więc jak najbardziej tak. No i teraz płynnie przejdźmy zatem do tematu muzycznego. Regnum, w jaką muzyczną podróż zabierasz teraz swoich fanów? No tu nie będzie hiszpański, znaczy będzie w sumie jeden taki hiszpański elemencik na tej płycie, ale to Państwo będą musieli znaleźć. Generalnie to jest płyta raczej mroczna, nostalgiczna, ale popowa. Bardziej instrumentalna niż moje poprzednie wydawnictwa, ale też cały czas są na niej elementy elektroniczne, elektropopowe. To jest płyta takiej mojej dojrzałości, wydaje mi się. To jest też płyta bardzo różnorodna, przy której jakby w trakcie pracy też bardzo dużo się o sobie nauczyłam i ważna jest taka w ogóle dla mnie. Bardzo, bardzo dużo ważnych tematów tam na niej poruszam, o których się bałam wcześniej powiedzieć, więc... No właśnie, czyli możemy powiedzieć, że to jest taka najbardziej osobista jak do tej pory płyta? Tak, myślę, że zdecydowanie tak. Bardzo dużo dzieje się w warstwie lirycznej, zresztą będziemy też mogli posłuchać tego podczas koncertu Z-akustycznie. Powiedz Natalia, czy to wszystko, co zawarło się na tej płycie, to są Twoje przeżycia, czy po prostu piszesz o tym, co obserwujesz? Tak, chociaż to, co obserwuję, to też uważam, że to jest jakieś moje przeżycie, bo też patrzę na to swoim subiektywnym okiem i też coś tam z tego wynoszę, to co nawet widzę u innych, ale raczej bazuję na swoich przeżyciach, chociaż jest kilka takich numerów, powiedzmy, inspirowanych, tak jak na przykład piosenka Królestwo, która jest właśnie inspirowana książką Król Szczepana Twardocha, więc kilka takich tam elemencików wstawek też się znajdzie. Czego ostatnio słuchasz? Ostatnio, szczerze mówiąc, wróciłam do indie rocka w ogóle z początku lat 2000, czy z przełomu w ogóle lat 90-2000, to jest dla mnie duże zaskoczenie, ale faktycznie cały ostatni rok tak przekatowałam ten typ muzyki, ale ostatnio bardzo też intensywnie słucham nowej płyty Adele, która, naprawdę muszę powiedzieć, że Adele, wiadomo, że znałam hity, ale nigdy jakoś całych płyt nie słuchałam, nigdy mi tak nie bardzo nie podchodziły, a ta płyta uważam, że jest naprawdę genialny. Wiesz, bo jest bardzo dużo różnych głosów. Z jednej strony pojawiają się takie komentarze, że to jest po prostu wtórna Adele, z drugiej strony pojawiają się komentarze, że bardzo ujmują słuchaczy te teksty, które się tam pojawiają, też właśnie, że to jest bardzo personalne, szczególnie duże wrażenie robi singiel, właściwie piosenka z udziałem, że tak powiem, synka. Więc to jest przecież najpiękniejsza piosenka na tej płycie. No właśnie, i widzisz, i te komentarze są bardzo różne, ale rozumiem, że raczej ty jesteś team, ta 30 jest okej. Ja bardzo lubię czuć właśnie taką prawdziwość i no właśnie prawdziwość taką w tych piosenkach i czuję, że po prostu ta płyta jest naprawdę... Zresztą no Adele mówi o tym w wywiadach, że pisała ją właśnie w tym swoim najtrudniejszym okresie życiowym i słychać to z tej płyty i w ogóle ja mam ciary za każdym razem, jak tego słucham i uważam, że
Zaskakuje mnie to, że są takie w sumie takie komentarze, że komuś to ujmuje, no bo to znaczy, że co, że to artysta powinien się otwierać, czy nie powinien? Znaczy bardziej, że właśnie ujmuje kogoś, ta prawda, ta ale szczerość. Że na plus, rozumiem. Tak jest, a, że na plus. Jezu, bo zrozumiałam, że ktoś jest obrażony, że Adele śpiewa po nie, swoim synem. Absolutnie. Nie, no to właśnie to jest super, no bo to jest czysta prawda. Mhm. Ja to bardzo właśnie zawsze to bardzo szanowałam u artystów i szczególnie te teksty też są takie w ogóle wprost, takie na no, in your face, fajne to jest. Dużo się dzieje muzycznie na tej scenie, a powiedz mi, płyta jest, Regnum, ale czy coś już dzieje się z tyłu głowy kolejnego, następnego? Rozpędziłaś się, przypuszczam. Tak, trochę mam już jakichś tam nowych pomysłów, ale to jeszcze nie czas, żeby o tym opowiadać, bo na razie tutaj trzeba się skupić na Regnum, bo to jest ten czas. A czy w takim razie Regnum na żywo będzie można Cię usłyszeć jakoś późną wiosną, latem? Co mam nadzieję, mam naprawdę żywą nadzieję, że ten rok będzie obfitował w koncerty. Może jak trochę ustąpią obostrzenia, to trochę się sytuacja koncertowa bardziej rozjaśni, ale ja trzymam jak najbardziej kciuki. Też jest dużo rzeczy, które nie zależy ani ode mnie, ani od mojej ekipy, więc... W takim razie, Natalia, my czekamy na dobre wiadomości koncertowe, tak oczywiście. Czekamy na siebie również na festiwalach i na twoich występach. To na koniec jeszcze zakończmy ten temat Regnum, bo płyta jest świetna. Jedna piosenka, która najlepiej obrazuje tę płytę. Oj, nie wiem, czy... Nie wiem, czy jest taka, bo ta płyta jest bardzo różnorodna, ale jeżeli miałabym wskazać piosenkę, która tak spina też tematycznie te wszystkie utwory, to chyba to jest Pętla. Zostawmy w takim razie naszych słuchaczy z taką nutką tajemniczości. Niech oczywiście odpalają, niech słuchają. Natalia, bardzo serdecznie dziękuję Ci za wywiad. Super, i dziękuję Ci dziękuję. Oczywiście za tak akustycznie. I zachęcamy do słuchania i oglądania. Tak. Radio Z i już.